Kolejna wiosenna wycieczka, tym razem pierwszy z celów tej mojej drugiej wiosennej wycieczki, a więc Jełowa, województwo opolskie, powiat opolski i tutejsza, jak widzimy, niewielka stacyjka kolejowa. Przez Jełową miałem okazję już kiedyś, będąc na Opolszczyźnie, przejeżdżać. Natomiast na pewno bym się wtedy tutaj zatrzymał, gdybym w tamtym czasie znał historię, która wiąże się z tą niewielką stacyjką w województwie opolskim. Otóż historia, którą chciałbym w skrócie opowiedzieć, dzieje się na początku września 1939 roku, a więc pierwsze dni II wojny światowej. Opolszczyzna jest oczywiście wtedy w granicach III Rzeszy Niemieckiej. I na tą właśnie niewielką stacyjkę przyjeżdża bodaj 9 września 1939 roku pociąg pancerny Ameryka, na pokładzie którego są najwyżsi dygnitarze III Rzeszy Niemieckiej wraz z Adolfem Hitlerem na czele. I tutaj pociąg ten stał przez 3 dni. Historycy twierdzą, że to właśnie tutaj, w trakcie tak zwanej konferencji wiełowej w dniu 12 września 1939 roku, miały zapaść decyzje o eksterminacji narodu polskiego, o tym, że Polska ma zniknąć z mapy i że polskie elity mają zostać wymordowane. Oczywiście, jak chcecie na ten temat coś więcej, poczytajcie sobie na temat konferencji wiełowej. W opisie postaram się wstawić link przynajmniej do goglowskiej wyszukiwarki, więc pewnie tam jakieś informacje na ten temat będziecie mogli znaleźć. Dzisiaj, jak widać, jest to stacyjka niewielka. W tamtym czasie nie zachowały się jakieś wiele dokumentów z owej konferencji, natomiast tutaj na pewno było więcej torów. Gdzieś tam na bocznicy ten pociąg stał. Pociąg pancerny oczywiście wraz z całą świtą. Dzisiaj jest to niewielka stacyjka, przez którą przejeżdżają pociągi kursujące w relacji Opole-Kluczbork. Stacja cały czas używana, czynna. No niestety nie udało mi się trafić w taki moment, aby tutaj ten pociąg zobaczyć, że on faktycznie tutaj jest. Natomiast brakło mi dosłownie kilku minut, aby na stacji wiełowej zobaczyć pociąg, bo ten pociąg widziałem, ale pociąg jadący przez stację Jełową, jadący z Kluczborka do Opola, widziałem na stacji Osowiec, a dokładnie na przejeździe kolejowym przy tejże stacji.